Cześć, witajcie w nowym filmie. Klauni od wieków są ikonicznym symbolem humoru i rozrywki. Początkowo mieli zabawiać królów, a później publiczność w cyrkach. Klauni stali się ukochaną postacią na przyjęciach urodzinowych i uroczystościach publicznych. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach klauni byli coraz bardziej kojarzeni z grozą i strachem, napędzanym przez popularne horrory. Od tego czasu pojawiło się wiele klaunów uchwyconych kamerą. Dziś pokażemy Ci 20 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Jest środek nocy. Jesteś w drodze do domu, gdy nagle zauważasz klauna stojącego przed sklepem w kolorowym kostiumie. Większość ludzi prawdopodobnie zdecydowałaby się szybko odjechać. Jak widać na filmie, klaun trzyma kilka balonów i znak z napisem „Darmowe uściski”. Mężczyzna na filmie twierdzi, że to najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widział. Kiedy klaun zauważa, że jest filmowany z samochodu mężczyzny, biegnie w jego kierunku, co skłania mężczyznę do szybkiego odjechania. Zgodnie z filmem, incydent ten miał miejsce w Agwam, w stanie Massachusetts w USA. W 2016 roku obserwacje klaunów były powszechnym zjawiskiem, a ludzie przebierali się w upiorne kostiumy, aby przestraszyć innych. Oprócz Ameryki, obserwacje klaunów odnotowano również w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Niemczech. Ten konkretny film, na którym klaun oferował balony i darmowe uściski, szybko zyskał uwagę i stał się wiralowy w internecie. Jednak niektórzy sugerują, że ta obserwacja klauna była związana z wydarzeniem promocyjnym. To, co sprawia, że obserwacje klaunów są tak przerażające, to fakt, że często dotyczą one osób, które w niektórych przypadkach mają złe intencje. Motywy większości obserwacji klaunów pozostają niejasne, a niektóre incydenty są nieszkodliwymi żartami, podczas gdy inne wywołują prawdziwy strach i niepokój. Numer 19. W tym filmie youtuber o imieniu Brennan Taylor spotyka przerażającego klauna podczas pełnego przygód spaceru. Brennan stwierdził później, że nigdy nie był tak przerażony. On i jego brat zostali nagle skonfrontowani przez klauna, który postanowił ich ścigać. Kierując się strachem, uciekają i szukają schronienia w pobliskich krzakach. Jednak klaunowi udaje się ich znaleźć i goni za nimi. Gdy to się dzieje, youtuber rejestruje całe wydarzenie kamerą. Intensywność sytuacji skłania Brennana i jego brata do opracowania planu. Decydują się na powrót do samochodu na skróty, ale wkrótce zdają sobie sprawę, że są zdezorientowani i postanawiają wspiąć się na pobliskie drzewo, aby określić swoją pozycję. Ze swojego punktu obserwacyjnego ponownie widzą klauna, który wciąż ich szuka. W napięciu bracia czekają, aż klaun ruszy dalej, a w końcu schodzą z drzewa. W końcu odnajdują drogę powrotną do samochodu, tylko po to, by zostać skonfrontowanym przez klauna biegnącego wściekle w ich kierunku ze szczytu wzgórza. Udaje im się uciec na czas, a złowrogi klaun ściśle ich ściga. Pościg klauna został zarejestrowany przez kamerę i umieszczony na YouTubie, więc zakłada się, że chłopcy bezpiecznie uciekli. Numer 18. Tutaj widzimy dwóch chłopców wychodzących z domu, którzy szybko wbiegają z powrotem do środka, gdy widzą zbliżającego się do nich klauna. Dzięki kamerze monitoringu mamy dowód na ten przerażający moment. Klaun nagle pojawia się za nimi, wywołując lawinę krzyków i paniki. Wśród chaosu jeden z mężczyzn wykazuje się niezwykłą odwagą i konfrontuje się z klaunem. Wchodzi w interakcję z nim, a co dzieje się dalej nie jest jasne, ponieważ wideo kończy się w tym miejscu. Chociaż trudno jest określić prawdziwe motywy klauna w tym konkretnym przypadku, niepokojący charakter spotkania sugeruje różne możliwości. Gdyby osoby nie skonfrontowały się z klaunem, sytuacja mogłaby potencjalnie ulec dalszej eskalacji. Być może klaun próbowałby wejść do domu. Co byście zrobili, gdybyście zobaczyli klauna biegnącego w kierunku Twojego domu? Daj mi znać w komentarzach. Numer 17. Szaleństwo klaunów w 2016 roku było bardziej szalone niż można sobie przypomnieć. Nie chodziło tylko o klaunów pojawiających się na poboczach dróg.
W różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych ludzie przebrani za klaunów musieli zostać aresztowani. Klauny próbowały zwabić dzieci do lasu, oferując pieniądze lub czekali pod szkołami. W Georgii wydano nawet nakazy aresztowania. W Teksasie klauni grozili porwaniem uczniów i skrzywdzeniem nauczycieli. Kiedy po raz pierwszy zaczęło się to szaleństwo i zapanowała niepewność, doszło niestety do jednego śmiertelnego incydentu. Na szczęście podjęto szybkie działania i aresztowano w sumie kilka osób przebranych za klaunów. Niesamowite jest to, że ścigali oni również dzieci, podobnie jak Pennywise w popularnym horrorze To z 2017 roku. Numer 16. Następny, który pokazujemy, nadaje zupełnie nowe znaczenie – Baniusie potwora pod łóżkiem. Klaun o imieniu Wrinkles został złapany przez kamerę monitoringu, ukrywając się pod łóżkiem młodej dziewczyny i strasząc ją. Incydent, który miał miejsce w nieujawnionym miejscu gdzieś w Wielkiej Brytanii, podobno wielokrotnie stał się wiralowy w internecie. Nagranie wideo pokazuje klauna umieszczającego wypchane zwierzę obok dziewczynki, a następnie wyłaniającego się spod łóżka w przerażający sposób. Młoda dziewczyna jest wyraźnie przestraszona, ale potem widzimy, jak Wrinkles próbuje wyłączyć kamerę, zniekształcając obraz i nie wiemy, co stało się dalej. Wideo pierwotnie nagrane w czerwcu 2013 roku na Florydzie pojawiło się ponownie na fali podobnych incydentów z udziałem osób przebranych za groźnych klaunów. Wrinkles, podobno weteran wojskowy z Fort Myers na Florydzie, twierdzi, że płaci mu się za straszenie nieposłusznych dzieci lub ludzi w ogóle. Gdybyście doświadczyli tego w prawdziwym życiu, prawdopodobnie już nigdy nie bylibyście w stanie zasnąć. Numer 15. Jednym z najgorszych miejsc na spotkanie klauna jest prawdopodobnie tunel głęboko w lesie. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że początkowo nie zauważasz klauna, ponieważ chowa się za drzewem, ale potem nagle zaczyna cię gonić. Zdarzyło się to gdzieś w San Diego, w Stanach Zjednoczonych, a przerażający incydent został zarejestrowany przez kamerę. Omar Gosh TV, jak nazywany jest YouTuber, słynie z ekscytujących przygód podróżniczych do niektórych z najbardziej przerażających miejsc na świecie, w tym szpitali. Nie będąc formalnym badaczem zjawisk paranormalnych, dokumentuje niesamowite paranormalne dowody i historie o duchach. W tym przypadku twierdzi, że był ścigany przez groźnego klauna podczas eksploracji upiornego tunelu. Incydent, który wydarzył się podczas jednej z pełnych przygód wypraw Omara, sprawił, że widzowie znaleźli się na krawędzi swoich siedzeń. Nagle z cienia wyłania się postać przebrana za klauna, przypominająca niesławnego Pennywise'a z To Stephena Kinga. Intensywność pościgu jest namacalna, a kamera Omara rejestruje jego desperackie kroki i niespokojny oddech. Czy wy też ucieklibyście, gdybyście spotkali klauna? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 14. W 2014 roku na cmentarzu Greenwood w Brooklynie w Nowym Jorku zauważono przerażającego klauna. Filmy przesłane do serwisu YouTube pokazały klauna w czerwonej peruce, garniturze w kropki i niedopasowanych butach, trzymającego różowe balony. Ludzie w pobliżu byli przerażeni, powodując zamieszanie wśród tych, którzy byli tego świadkami. Po chwili tajemniczy klaun zniknął za wzgórzem i nie wiadomo, co stało się dalej. Należy zauważyć, że motywy mogły być różne. Niektórzy klauni po prostu robią nieszkodliwe psikusy lub próbują marketingu wiralowego, podczas gdy inni naprawdę wywołują strach i dyskomfort. Jeśli chodzi o motywy tego klauna złapanego na cmentarzu, może być tak, że ktoś przebrany za klauna próbował przestraszyć ludzi odwiedzających swoich bliskich. Inna teoria głosi, że klaun był po prostu kimś odwiedzającym cmentarz. Numer 13. Kobieta o imieniu Sasha transmitowała na żywo swój dzień w Korei Południowej, kiedy zauważyła osobę przebraną za klauna podążającą za nią w oddali. Klaun nie był przeciętnym klaunem, ponieważ jego ubrania były brudne i podarte. Miał na sobie przerażającą maskę, a w miarę postępu filmu Sasha w pewnym momencie spojrzała przez ramię i zobaczyła, że klaun dramatycznie się zbliża. Zdała sobie sprawę z eskalacji sytuacji i schowała się w centrum handlowym, aby uciec przed klaunem. Gdy odetchnęła z ulgą, zobaczyła klauna groźnie stojącego za nią na pobliskiej ławce. Zrozpaczona wezwała taksówkę.
Klaun, wiedząc, że Sasza zna jego zamiary, zaczął ujawniać swoją prawdziwą naturę. Pokazał, że zamierza ją skrzywdzić, gdy szybko wsiadła do samochodu, który po nią przyjechał i odjechała. Czy możesz sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby jej samochód spóźnił się, choćby o minutę? Numer 12. Wspinanie się lub wchodzenie na billboardy bez odpowiedniego zezwolenia lub środków bezpieczeństwa może być niebezpieczne i nielegalne. I to nawet bez przebierania się za przerażającego klauna. Kiedy ta osoba wyszła z lokalnego Dunkin' Donuts w Clifton w stanie New Jersey, słodki smak pączków nagle stał się kwaśny w żołądku. Ale możesz się zastanawiać, dlaczego? Cóż, zaledwie kilka metrów dalej na billboardzie nad autostradą siedział klaun. Nie wiemy, dlaczego tam był, ale prawdopodobnie po prostu straszył ludzi. Weźmy pod uwagę, że ze swojego punktu obserwacyjnego mógł zobaczyć konkretną osobę idącą aż do swojego domu. Osoba filmująca zastanawiała się, jak klaun się tam dostał. Czy jest to jeden z tych przypadków, w których policja powinna zaangażować się w zatrzymanie klauna? A może skoro nie robi nic więcej poza groźnym staniem tam, klaun ma wolną rękę, by traumatyzować każdego, kto szuka pączków tej nocy? Numer 11. W 2018 roku klaun w Albuquerque przyciągnął uwagę ze względu na swój charakterystyczny strój w październiku. Jego pojawienie się wywołało spore poruszenie, a jego obserwacje stały się gorącym tematem dyskusji. Ubrany w kostium klauna, celowo postanowił straszyć ludzi, dzięki czemu zyskał przydomek przerażającego klauna w okolice. Jego ulubionym miejscem do wybryków było Bosque, popularne miejsce rekreacyjne w Albuquerque. Ludzie cieszący się spacerami, przejażdżkami rowerowymi lub bieganiem w spokojnym otoczeniu byli zaskoczeni, gdy go napotkali. Pomimo swojego wyglądu, klaun twierdził, że jego intencją nie było nikogo przestraszyć. Podkreślał, że starał się jedynie zapewnić rozrywkę, portretując niesławną postać Pennywise'a z filmu To. Sam stworzył kostium i używał go podczas wydarzeń takich jak Comic-Con. Podczas gdy mężczyzna lubił odgrywać rolę przerażającego klauna, wyjaśnił, że sam nie jest przerażającą osobą. Podkreślił, że nie wszyscy klauni mają być przerażający. Pomimo początkowego szoku zauważył, że ludzie w końcu podchodzili do niego i zdawali sobie sprawę, że jest nieszkodliwy. Numer 10. Te klauny ścigały samochody przez całą noc, dopóki nie wezwano policji. W niepokojącym incydencie w Fox Valley dwoje dorosłych i nastolatek stanęli w obliczu zarzutów po serii przerażających incydentów z klaunami. Policja została wezwana w okolice dróg Appleton i Midway po tym, jak pojawiły się doniesienia o osobach noszących maski klaunów i ścigających samochody. Po przybyciu na miejsce odkryli dwóch mężczyzn w wieku 20 i 29 lat ubranych w kostiumy klaunów w towarzystwie 26-letniej kobiety, która ich woziła. Podczas śledztwa policjanci dokonali kolejnego szokującego odkrycia. Okazało się, że starszy mężczyzna i kobieta zostawili 4-letnie dziecko same w domu, podczas gdy oni zajmowali się działalnością klauna. Doprowadziło to do postawienia dodatkowych zarzutów. Co ci rodzice sobie myśleli, że przebranie się za klaunów i straszenie ludzi ma pierwszeństwo przed opieką nad maluchem w domu? Numer 9. W mieście Newport Richey na Florydzie ludzie grający w popularną grę Pokémon Go zgłosili niepokojący incydent z klaunem. Później biuro szeryfa hrabstwa Pasco otrzymało telefon od kobiety z okolicy, która stwierdziła, że widziała mężczyznę w masce klauna spacerującego po ulicy. Kiedy zastępca szeryfa przybył na miejsce, aby zbadać sprawę, zauważył osobę pasującą do opisu podanego przez kobietę. Okazało się, że był to 14-letni chłopiec w towarzystwie swojego 15-letniego kolegi. Podczas rozmowy z szeryfem 14-latek przyznał, że to on nosił maskę klauna. Wyjaśnił, że jego zamiarem nie było przestraszenie nikogo, a raczej noszenie maski, ponieważ uważał, że jest fajna. Nastolatek wspomniał, że widział w mediach społecznościowych posty o obserwacjach klaunów i zdecydował się założyć maskę na zewnątrz. Szeryf ostatecznie odwiózł chłopca z powrotem do jego domu, gdzie jego matka potwierdziła, że maska została zakupiona na Halloween. Poinstruowała jednak chłopca, aby nie nosił maski na zewnątrz, ale najwyraźniej nie posłuchał. Numer 8.
Ostatnią rzeczą, którą chcesz zobaczyć, gdy otrzymasz powiadomienie, że ktoś stoi przed twoimi drzwiami, jest klaun z nożem, zwłaszcza jeśli jest to przerażający klaun, który zna różne sztuczki i trzyma balony. Ruchy i niesamowite wybryki klauna mogą zmienić zdanie tych, którzy wcześniej nie bali się klaunów. Skupiając swoją uwagę bezpośrednio na kamerze monitoringu nad drzwiami, klaun niepokojąco przechyla głowę. Według artykułu incydent ten miał miejsce w Jacksonville na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. W pewnym momencie klaun sięga po dużą piłkę lub dynię na ganku, a następnie idzie w kierunku kamery. Wierzcie lub nie, ale takie incydenty nie były rzadkością przez jakiś czas. Przerażające klauny lubiły zwracać na siebie uwagę i celowo atakowały domy z kamerami takimi jak ta. Fałszywe lub nie, zachowanie szukające uwagi lub nie odbiera to tego, jak przerażające może być, gdy klaun stoi przed drzwiami wejściowymi. Co jeśli klaun był naprawdę agresywny, albo odwracał uwagę mieszkańców domu, gdy ktoś inny się włamywał? Numer 7. W przerażającym incydencie w Quebecu w Kanadzie kierowca podróżujący odległą drogą miał mrożące krew w żyłach spotkanie z klaunem. Kierowca podczas podróży nagle zauważył klauna na poboczu drogi. Zaskoczony, postanowił zatrzymać się i obserwować osobliwą postać. Klaun, świadomy ich obecności, wpatrywał się w kierowcę przez krótką chwilę, po czym zniknął w ciemności. Ale to nie był koniec tego, co wydarzyło się tej nocy. Ku wielkiemu zaniepokojeniu kierowcy, klaun pojawił się ponownie, przykucnął w trawie i podniósł jakiś przedmiot. Gdy klaun się zbliżył, stało się jasne, że trzymany przez niego przedmiot to piła łańcuchowa. Strach kierowcy nasilił się, gdy obserwował, jak groźny klaun zbliża się do niego. Cały incydent został uchwycony rejestratorem samochodowym, który niestety przerywa w momencie, gdy klaun wydaje się próbować użyć piły łańcuchowej. Nagłe zakończenie pozostawia widzów z utrzymującym się poczuciem niepokoju i pytaniami bez odpowiedzi. Nie jest jasne, czy ten incydent był złośliwym działaniem, czy niepokojącym żartem, ale potencjalne zagrożenie stwarzane przez kogoś z piłą łańcuchową jest niezaprzeczalne. Numer 6. Jeśli już boisz się jednego klauna, zdecydowanie nie chcielibyście znaleźć się na wyspie wypełnionej klaunami. Ta konkretna wyspa stała się znana jako Wyspa Klaunów i znajduje się gdzieś na Hawajach. Grupa youtuberów wybrała się na plażę, by odkryć, że jest ona wypełniona klaunami. Najstraszniejszą częścią filmu musi być moment, w którym grupa przykuca, obserwując, jak klaun, ubrany w typowo czerwono-biały kostium, wyłania się z jaskini. Ale jest też inny moment, który jest dość przerażający. Kiedy grupa nagle czuje, że jest obserwowana, udaje im się uchwycić innego klauna za pomocą drona. Po tym wydarzeniu wszyscy postanowili szybko uciec. Naprawdę ciekawe jest to, jak musi wyglądać wnętrze tego systemu jaskiń. Ile klaunów może się tam znajdować? Czy odważylibyście się odwiedzić tę wyspę? Numer 5. Ten kolejny film zaczyna się od wyjaśnienia Billego, w którym opisuje niepokojące spotkanie, które miał we wczesnych godzinach porannych. Przypomina sobie pukanie do drzwi wejściowych, dźwięk, który zaskoczył nawet jego kota. W mrożącej krew w żyłach scenie uchwyconej przez kamerę monitoringu pojawia się przerażający klaun, ciągnący za sobą tajemniczą torbę. Niepokojący film, udostępniony na YouTubie przez Billego, zdobył miliony wyświetleń. Niesamowity klaun idzie z nieprzewidywalnymi zamiarami przez frontowe podwórko w kierunku wejścia do domu. Następnie próbuje zajrzeć do środka przez okno i wejść do domu przez frontowe drzwi. W pewnym momencie klaun zauważa, że obserwuje go kamera monitoringu. Kiedy mieszkaniec domu zbliża się do drzwi, staje twarzą w twarz z klaunem. Co mogło znajdować się w tajemniczej torbie i czego chciał klaun? Jak myślisz? Numer 4. Kostiumy klaunów są ogólnie przerażające, szczególnie dla osób z fobią. Czasami klauni dodają do swojego kostiumu własny, osobisty akcent, który może wywoływać koszmary u niektórych osób. Ten klaun dał się poznać grupie nastolatków w Ocala Park Estates w hrabstwie Marion. Jeden z dzieciaków, Kaiden Parmili, jechał polną drogą, gdy zauważył klauna. Kiedy on i jego kolega zatrzymali się, aby nagrać film, klaun zaczął iść w ich kierunku, powodując, że uciekli i oświadczyli, że starają się przetrwać do końca tego dnia. Najstraszniejszą rzeczą w tych klaunach jest to, że nie wiesz, czy to tylko grupa dzieciaków robiąca psikusa, czy ktoś, kto naprawdę chce cię skrzywdzić.
Funkcjonariusze policji często mówią, że jeśli klaun nie robi nic więcej poza groźnym staniem, to nic nie mogą zrobić. Ale co się stanie, jeśli zachowanie klauna eskaluje? Nawet przechylenie głowy wystarczy, by wywołać koszmary. Numer 3. Co byście zrobili, gdybyście jechali z przyjaciółmi w środku nocy i nagle napotkali klauna na poboczu drogi, który się na ciebie gapi? Prawdopodobnie pomyślelibyście, że najlepszą rzeczą do zrobienia w takiej sytuacji jest odjechanie. Ale na filmie jeden z chłopaków wysiada i widzimy, że klaun ma w rękach jakieś grabie. Postanawia wrócić do samochodu i odjeżdżają. Ale później ponownie spotykają klauna, który pędzi w kierunku samochodu, podczas gdy reszta z nich krzyczy z przerażenia. Wygląda na to, że klaun chciał się zemścić i zamierzał zaatakować grupę chłopaków swoimi grabiami. Tym razem postanawiają nie zatrzymywać samochodu i na szczęście udaje im się bezpiecznie uciec. Co byście zrobili, gdyby klaun stanął przed wami w środku nocy w ten sposób? Numer 2. Co może skłonić kogoś do ucieczki i pozostawienia wciąż działającego samochodu? W przerażającym incydencie, który miał miejsce w nocy, ktoś został skonfrontowany przez przerażającego klauna podczas tankowania samochodu. Niepokojący incydent szybko przerodził się w koszmarną scenę, gdy klaun zbliżył się, gwiżdżąc przerażającą melodię i niespodziewanie zaczął wylewać benzynę na pojazd niczego nie podejrzewającej ofiary. Połączenie groźnej obecności klauna i niebezpiecznego aktu oblania samochodu łatwopalną cieczą stworzyło naprawdę przerażającą sytuację. Klauni często wykazują nieprzewidywalne zachowanie, a w tym przypadku kierowca poczuł strach. Dodatek klauna, złośliwie oblewającego benzyną, potęgował strach wykładniczo. Pod wpływem przypływu adrenaliny i instynktu samozachowawczego ofiara podjęła odważną decyzję o ucieczce. Sam horror stania się celem klauna w taki sposób jest dość mrożący krew w żyłach. Numer 1. Dzwonki do drzwi z kamerami zapewniają wygodę nagrywania i identyfikowania odwiedzających bez konieczności fizycznego otwierania drzwi lub zaglądania przez wizjer. Można jednak żałować, że nie ma się takiej kamery, gdy zobaczy się tego klauna wpatrującego się bezpośrednio w kamerę. Według tej historii, klaun regularnie czaił się w tej okolicy, aby straszyć ludzi. Klaun stoi na podwórku z groźną postawą, przechylając głowę w niepokojący sposób, a następnie wpatruje się w kamerę dzwonka do drzwi. Czy możesz sobie wyobrazić, że następnego ranka sprawdzasz nagranie tylko po to, by zobaczyć tego przerażającego klauna? Nie mamy jednak pojęcia, dlaczego klaun nadal patrzy w kamerę dzwonka do drzwi z mrożącym krew w żyłach wyrazem i uśmiechem na twarzy. Nagle z boku rozległ się dźwięk, który sprawił, że klaun przestraszył się i pospiesznie się wycofał. Czy boisz się klaunów? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.